Dzień dobry, nazywam się Marek Szymański. Chcę Wam dzisiaj zaprezentować silnik Torqueedo Travel 1103. Jest to silnik elektryczny, umożliwiający pływanie na wszystkich zbiornikach ze strefą ciszy, aczkolwiek nie tylko ze strefą ciszy, bo nadaje się znakomicie na każdą inną wodę. Jest to silnik, który jest odpowiednikiem trzykonnego silnika spalinowego, więc z powodzeniem napędzi każdą łódkę wypornościową, jak również można wolno pływać jednostkami ślizgowymi. Zapewnia on prędkość na 4,5-metrowej łodzi wypornościowej około 10 km na godzinę, co w zupełności wystarcza do bezpiecznego i w miarę szybkiego przemieszczania się i do realizowania naszych wędkarskich pasji. Silnik elektryczny Torqueedo Travel składa się z trzech zasadniczych części. Sercem silnika jest pylon, występujący w dwóch wersjach, długiej i krótkiej. Długą głównie użytkują żeglarze, krótka jest bardziej przydatna do łódek wędkarskich. Drugim bardzo ważnym elementem decydującym o tym, że silnik pływa, jest bateria. Bateria o pojemności 915 Wh waży 5 kg. Mamy tutaj gniazda umożliwiające połączenie baterii zarówno z pylonem, jak i z rumplem. Można też podłączyć gniazdo USB do ładowania telefonu do tego gniazda, które jednocześnie jest gniazdem służącym do ładowania. I trzecim elementem jest rumpel. Rumpel składający się z manetki, z mikrokomputera, na którym wyświetlane są wszystkie istotne informacje. Złożenie silnika jest bardzo proste. Montujemy baterię jednym ruchem. A w zasadzie dwoma ruchami, bo jeszcze trzeba zabezpieczyć baterię przetyczką, żeby nam się nie utopiła. Następnie zakładamy rumpel. Też robi się to bardzo prosto. Mamy silnik praktycznie złożony. Trzeba jeszcze tylko podłączyć kable. Zasada jest taka, że najpierw podłączamy kabel zasilający. Po włączeniu silnika na wyświetlaczu wyświetla się procent naładowania baterii, zasięg przy danym naładowaniu baterii, prędkość łodzi i ostatnia linijka jest to moc silnika w danej chwili przy danym ustawieniu manetki. Tutaj jeszcze mamy taki bardzo ważny gadżecik, jest to zrywka. Wszyscy, którzy pływali na silnikach spalinowych kiedyś, to wiedzą, do czego to służy. To jest zrywka magnetyczna. Kładziemy ją w tym miejscu. Drugi koniec zakładamy na rękę albo przypinamy do paska. I w momencie, gdyby zdarzył się jakiś wypadek, byśmy wypadli z łódki na przykład, silnik zostaje unieruchomiony. Łódka nam nie odpływa. Silnik Torqueedo Travel jest wyposażony w system podnoszenia silnika i w blokadę silnika. Podczas normalnego pływania silnik musi być odblokowany. Do tego służy ta zapadka. Przy wszelkich manewrach w marinie możemy silnik zablokować, co umożliwia nam pływanie do tyłu. Bardzo przydatna funkcja. Teraz silnik jest zablokowany. Możemy dać wsteczny i silnik nam się nie podniesie. Możemy także całkowicie podnieść silnik i go zablokować tutaj. Na przykład w celu czy wymiany śruby, czy oczyszczenia jej z zielska, które nam się na tę śrubę nawinie. Silnikiem sterujemy za pomocą manetki. Manetka ma płynną regulację do przodu i do tyłu. Ważne jest, by przełączając biegi, zatrzymać się w punkcie zero. Nie można tego robić gwałtownie, gdyż skutkuje to rozkalibrowaniem silnika, trzeba później go kalibrować, niepotrzebny problem. Opcjonalnie możemy do silnika Torqueedo Travel dokupić panel solarny, zapasową baterię i komplet pokrowców.
Baterie ładuje się 6-7 godzin. Wystarcza to na cały dzień pływania takiego wędkarskiego. Trochę trollingu, dopłynięcie do bazy, wypłynięcie. Cały dzień można na tej baterii bez problemu odpływać. Jest to silnik bezgłośny, jego w ogóle nie słychać, czyli zapewnia fantastyczny relaks na wodzie, bez względu na to, czy łowimy ryby, czy nie łowimy ryby.